tutaj Włodek. Włodek w piątek? Czy to jest świątek? Czy to niedziela? No siadaj. Nie. Proszę. Nie, będę się bawił ostrością. Karol, tak to nie pójdzie. Ale obiecaj to być... widzom, że to pójdzie. Ma być nieudawane. Obiecaj. Ma być wszystko tętno pulsu, wszystko to jest na nieudawane. Karol! Tętno pulsu. Karol. Pani Kasia dzisiaj czarno-biała jakaś taka, powiedziałbym, lekko w półcieniu... Podoba mi się ten typ fotografii. A pan Andrzej, to by podoba się tym fotografii. Typ fotografii pana Andrzeja jest, powiedziałbym, bardzo taki hipsterski, bo ma takie okulary hipsterowe. Ale to są zerówki? Na pewno zerówki. Można pan, zerówki. Pan Andrzej widać, że jest hipsterem i nosi zerówki. Proszę bardzo. Co sądzicie o chudych dziewczynach? Ja sądzę, że chude są gorsze od tych grubych. Bo to jest takie standardowe, że wszyscy mówią, że wolę chudsze, a nikt na przykład nie mówi, że wolę troszkę z ciałkiem, bo mnie tata uczył i tata to potwierdzi, niech się wypowie w komentarzach. Tato, proszę bardzo. Tato, u kobiety musi być za co złapać. Jeśli nie ma za co złapać... Zdecydowanie w wielu kwestiach muszę się powiedzieć, że zgadzam się z twoim tatą, tak. I tata zawsze mówił, że kobieta to musi być tak, a nie tak, że... I spadła. I co myślicie o tym trendzie na odchudzanie się? I co myślicie o tym takim hipsterskim stylu ubierania się? Rurki plus śmieszne ja buty. To akurat jest mój styl. Przepraszam już. Bardzo. Ale ja lubię rurki i lubię śmieszne buty. A śmieszne buty to są jakie buty? To są takie śmieszne, takie, no. Śmieszne buty. O, ostatnio mi bardzo... Przepraszam bardzo, to ja wytłumaczę. Karol, ja powiem tak, ale ja... Karol według ciebie śmieszne buty to są jakie? A Karol tak, no według mnie śmieszne buty są takie śmieszne buty. Zauważyłem trend w tym roku wśród dziewczyn, ponieważ już jest dość ciepło i dziewczyny zaczynają chodzić w balerinkach i zauważyłem, że z roku na rok te balerinki są coraz bardziej wykrojone, także już prawie cała... Kuse. Już prawie cała stopa jest na wierzchu i te balerinki to jest tylko podeszwa, troszkę z przodu i troszkę napięte i to są całe balerinki. To nie boli chodzić po kamieniach w takim czymś? Nie, znaczy nie wiem, dziewczyny mają jakiś śmieszny styl, ja nigdy nie... Wiem skąd to się wzięło. Z zachodu! Z Black Swan. No oglądali się i oni chcą chodzić tak jak ona. Komu się podobał Black Swan i powiedzcie, że wam się nie podobał. Mnie proszę, podoba. Ja wiem, że ja jestem tym gorszym i ja wiem, że ja jestem... jedną mi zróbcie przysługę. Powiedzcie, że Black Swan to była kupa, proszę. Bo a zróbcie mi jedną przysługę, powiedzcie, że Black Swan był fajny. Proszę. Powiedzcie, że Social Network był fajny. Dobra, proszę. Social Network okej. Był fajny? Ale Black Swan... Nie, de nada. De ne questa nada, riquetego. De ne questo nada, se pokere mamaya. Cuero. Ole. ¿Cómo estás? ¿Cómo está bien? Está bien un compadre. Compadre, gringo! Gringo! Więcej pieprzenia, mniej kontentu. Tak było. Tak było. Ja mam dobrą pamięć. Tak, tak było. Tak było. Jak świat szeroki i długi, tak temat. Drugi. Euro 2012 może nie być tak fajne, jak wszystkim się wydaje, bo eksperci ja twierdzą... Ja się zgadzam. Bo... Tak? Tak. Zwłaszcza, że nie kupiłem dlatego biletu. Ja będę jeździł na mecze tylko na Ukrainę. Postanowiłem, jadę na wakacji do Ukrainy, znaczy na Ukrainę. Czemu jest raz do jakiegoś nie kraju? To jest dlatego, że jeżeli mówimy o jakiejś części świata i mówimy, że jedzie się tam na, to ta część świata kiedyś była złączona z jakąś inną i się rozłączyła. Jeżeli się mylę, to niech mi ktoś poprawi, ale było tak, że jeżeli ta część była przyłączona i się rozłączyła, to wtedy się mówiło na. Czyli na przykład w Krakowie mówi się, że jeździ się na Hutę. To kiedyś stanowi całość, albo teraz no. Stanowi całość, jak kiedyś było rozłączone. Natomiast jeżeli to coś zawsze było autonomiczne, to się jedzie do... Jedzie się do Francji, a nie na Francję. Nudny temat, przepraszam. Ale nie, jeżeli... Niech mi ktoś poprawi, jeżeli jestem w błędzie. To może drugą panią Kasię rzucimy w tym odcinku, jak masz tak ziewać. Oczka mi się popłakały, widzisz? Widać to? Oczko mu się popłakały, włodził nasz. I co sądzicie o tym, że przed Euro 2012 prawdopodobnie nie wszystko stanie tak, jak ma stanąć? I nie mówię tutaj oczywiście o męskich przyrodzeniach, tylko mówię na przykład o tym, że nie będzie wszystkich dróg. Ja nie będę jeździł po złych drogach w Polsce. Ale ja wiedziałem, jeśli, że tak będzie. A jeśli przyjedzie ktoś na przykład z Francji, z Niemiec? Wow, jakie drogi w tej Polsce. No, tak jak rok temu. Przepraszam, czy czołg jeszcze tu jeżdżą? Bo ja byłem rok temu, to jeszcze jakiś czołg jechał. Widziałem ludzi, jak tutaj jedli owoce z drzew. Faktycznie, ja zaczynam myśleć, że faktycznie to jedzenie owoców z drzew to jest oznaka jakiegoś takiego barbarzyństwa. Dziękuję, no. Dziękuję, bo to owoce się powinno jeść ze sklepu, one rosną w sklepach. Tak. Zgadzasz się ze mną czy nie w końcu? Ja jestem chyba dzieckiem internetu. Dziękuję bardzo. A mleko występuje od razu w kartonach. I także nie czarujmy się, nie będzie fajnych hoteli nowych w Polsce, nie będzie fajnych nowych dróg, autostrad, nic nie będzie. Kto to miał tak zrobić? Kononowi miał zrobić. On wiedział, to jest Nostradamus 2, on wiedział, że euro będzie i nie będzie. I on wiedział. Że będzie, nic nie będzie, będzie. A pada kedabra. Grupa na Facebooku na dziś powie ją Włodek.
rzuć palenie i chodź się całować. Znalazłem tą grupę i nawet wysłałem ją do mojej dziewczyny, żeby wiedziała, że popieram taką akcję i chcę, żeby przestała, żeby paliła. Oj ty, oj niedobry. No żartuję, przecież ona nie pali. Proszę bardzo, jesteś taki twardy i taki śmiały, to może byś powiedział, jakie jest głupie prawo ze Stanów Zjednoczonych Ameryki dziś, bo ktoś może być ciekawy. Dobrze, ktoś może jechać do Stanów, może nie, no co, to proszę bardzo, nie, znowu mi nie może wyjść zanim, słowo, tak? Zanim powiem, to chciałbym przeprosić, zanim powiem... Przeproś, nie, okej. Zanim powiem... Zanim powiem, to chciałbym przeprosić jednocześnie za ten głupi żart, mój wybryk. I nie chcę być odbierany jako ten buńczuczny Włodek. Uciekam od buńczucznego Włodka, bo buńczuczny Włodek nigdy mi nie przynosi niczego dobrego poza problemami. Prawo w Stanach Zjednoczonych, głupie prawo z tych głupszych, z tych Stanach, które są federacją, to jeśli masz więcej niż 5 natywnych Amerykanów, tych rodowitych, czyli tych Indian teraz tak zwanych, na swojej posiadłości, to możesz do nich strzelać. I has agree. No, z czym? No, że jak ja bym miał 5 Amerykanów, to ja bym... Ty byś co być? Avada Kedavra. Biegnie 5 rozwścieczonych Indian na Karola z siekierkami, a Karol tak. Avada Kedavra. Wszyscy poumierali. Bo ja chciałem powiedzieć, że ja mówię o Avada Kedavra, bo ja wreszcie oglądam Harry'ego Pottera i mi się podoba. Trochę mi wstyd, ale z drugiej strony muszę powiedzieć, że jest to... naprawdę jest całkiem spoko. Zdziwiłem się, ale komu się podoba Harry Potter? Bo mi się też podoba. Ja jestem młodym człowiekiem. Caesar, let him decide. No! Proszę bardzo, Włodku, pozdrawiasz Anię Kornaś. Było nam bardzo miło, kolejny tydzień za nami. Jest koniec tygodnia, musisz coś zarapować. Jest koniec tygodnia, jutro sobota, już mam mokro w moich spodniach. Jutro będzie dobra zabawa, dobra robota. Będziemy z dziewczynami na imprezie się bawić. Będzie nam dobrze, będziemy tam długo żyć. Więc bawcie się też lekkostronniczymi, lecz nie bądźcie zbyt pijanymi. Włodku, ale bo chciałem, bo coś mi miałeś powiedzieć. Jacy oni już są? Tak, bo chciałem powiedzieć, że oni wszyscy już są lekkostronniczy, ale mieliśmy to zrobić w ten fajny sposób taki. W jaki fajny sposób? No taki, że... Więc teraz już wy jesteście... lekko stronniczy.